Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi, a to jest kolejny odcinek z Farminga 22 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy prasować sobie topolę elektryczną. Nigdy tego nie robiłem, nawet w tamtej serii z Farminga 2.19 tego nie robiłem, więc będzie to dla mnie coś nowego, nowe doświadczenie. Jestem ciekawy, jak to się w ogóle robi. Wiem, że po prostu trzeba sobie zakupić normalną presę, ale wam to zaraz wszystko pokażę, bo dla mnie to będzie coś nowego, więc zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Na pewno dzisiaj to w odcinku zrobimy, poruszymy ten temat. Jeśli ten odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie o apeczce w górze, o subskrypcji, ponieważ wbijamy 1000 subów do końca. Do końca roku szkolnego, tak, bo chciałbym bardzo wbić 1000 subów i jeśli to zrobicie, to znajdziecie na ulicy takiego iPhone'a, tak, jeśli zostawicie suba. No i zostawiajcie, dzwonek oczywiście też zostawcie, wpadajcie na mojego Twitcha, twitch.com/kondi, na mojego Twittera to jest kondicjusz. Czy wszystko się nagrywa? Tak, nagrywa się, moi drodzy. W ogóle to jest 39 odcinek z tej serii, więc zbliżamy się już tak do 50 odcinków, co też jest niezłym wynikiem. Jestem lekko chory, więc jakbym kaszlnął, no to sorry wielkie. No i właśnie takie cięcia mogą się często pojawiać często. Ta topola w ogóle, którą zasiałem chyba sobie tak z 5, znaczy zasiałem. Ta topola, którą zasadziłem coś tak około 5 odcinków temu, no już jest taka, wygląda już na taką, którą można by było już po prostu ją ścinać, tam prasować, bo jak dobrze wiecie, jak nie wiedzieliście może, to na wykorzystanie tej topoli mamy dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest prasowanie, a drugi sposób to jest po prostu koszenie jej. Więc ja wam dzisiaj zaprezentuję ten pierwszy sposób, czyli to po prostu będzie prasowanie. Dobra, więc bez zbędnego gadania lecimy sobie tutaj już z tym prasowaniem, moi drodzy, co nie? A w ostatnim odcinku, jak to też dobrze pamiętam, pokazywałem wam, w jaki sposób się po prostu prasuje się tutaj ładnie belet trawy. Dobra, teraz możemy już sobie lecieć z tym odcinkiem, bo tak jak wam wspominałem, nigdy to nie robiłem, więc jestem mega ciekawy, jak to się robi. Dobra, gdzie jest mój tutaj klasik? To jest mój klasik. Moje duże pole, jak widzicie, tutaj ta soja tam rośnie, ja sobie tam jeszcze nawiozłem te pole nawozem, więc wygląda naprawdę bardzo ładnie. No i co? Tutaj będziemy mogli niedługo te pole sobie kosić. Tutaj mamy trawę, tą trawę jeszcze nie będę jeszcze jej kosił, bo na razie mi to nie jest potrzebne. Czy wszystko na pewno się nagrywa, bo to jest mega ważne. Tak, nagrywa się wszystko ładnie. Dobra, więc lecimy sobie tutaj już z tym. W ogóle czekajcie, bo tak jeszcze wam powiem, że widzicie, tutaj jeszcze nie do końca nie urosła ta topola, więc jej sobie tutaj nie będziemy mogli jeszcze sprasować, ale tą tutaj taką brązowiutką to będziemy mogli. Bo ponieważ w tych miejscach, w którym tam pojeździłem traktorem, to ta topola tak jakby troszeczkę się cofnęła i po prostu wygląda tak jak wygląda i będziemy musieli troszeczkę dłużej poczekać. Dobra, lecimy sobie do sklepu i sobie zakupimy oczywiście tą prasę, którą będziemy wykorzystywali do sprasowania tych topoli elektrycznych. W ogóle mam takie dziwną, w sensie taką anegdotkę, czemu to się nazywa topola elektryczna? Napiszcie mi w komentarzu, bo ja po prostu taką zagwozdkę mam, znaczy anegdotkę, zagwozdkę mam, czemu topola elektryczna? Dobra, topola, jeszcze jakoś tam zrozumiem, ale elektryczna? Nie kumam w ogóle tego, czemu tak jest? A ktoś do mnie napisał tutaj. O, dziewczyna do mnie napisała. O, fajnie. No, dlaczego to pole elektryczne? Bo to też jest bardzo ciekawe, bo co, bo ona, nie wiem, może przewodzi prąd? Who know? Możecie sobie znaleźć może taką odpowiedź na to pytanie na Google oczywiście. Dobra, lecimy sobie tym traktorkiem do sklepu i sobie zakupujemy po prostu tą prasę. Bo ta prasa wygląda bardzo podobnie do tej takiej zwykłej prasy, którą się tam prasuje, nie wiem, słomę, czy tam trawę, siano, no wiecie, o co mi chodzi. Dobra, wchodzimy sobie z mojego traktorka, klikamy sobie oczywiście P i teraz do wyboru mamy, w ogóle wam powiem, o, tutaj prasy, widzicie, są prasy, cyk, dobra, i tu mamy te wszystkie takie normalne, tych normalnych tutaj nie chcę, bo one mi nie są potrzebne. Przechodzimy sobie tutaj tak pod koniec i mamy Anderson jest trochę droga, wiem, bo to jest 100 tysięcy prawie. I no po prostu jest to też trochę pieniędzy, trzeba tutaj zapłacić za to, no ale co zrobić. Tutaj ma też taką pokazaną taką ikonkę właśnie tej topoli. Taką samą ikonkę możemy mieć, jak będziemy po prostu tą topolę sadzić. I również tutaj, tak jak powiedziałem, że służy właśnie ta prasa do tego, że prasy umożliwiają belowanie topoli. I najdziwniejsze jest to, że z takiej topoli takie normalne bele wypadają
jak normalnie byśmy słomę robili. To jest dla mnie wow, jakim cudem takie coś może z takiego czegoś zrobić, po prostu takie zwykłe bele. Dziwne dla mnie to jest, dziwne. Nie, jestem ciekawy, czy w realnym życiu też tak to właśnie funkcjonuje. Dobra, kup. Tak, kupiłem. A czy są jakieś tutaj opcje modyfikacji? Nie, nie ma żadnych opcji. Dobra, kup. W ogóle też chciałem tak powiedzieć, że ten odcinek nagrywam o godzinie 22.30. Nie zrobiłem dzisiaj streama w niedzielę, bo no po prostu tak trochę muszę nagrać odcinek na jutro, na poniedziałek. A w ogóle też chciałbym tak wam powiedzieć, tak przy okazji, że dziękuję wam za niesamowity odzew pod moim shortsem, gdzie pokazuję wam batonika Kizers oraz gdzie pokazuję wam, prezentuję mojego Golfa 4, bo naprawdę tam troszeczkę tych wyświetleń jest jednak, więc za to chciałbym wam podziękować. Dobra, zabieramy sobie tutaj tą prasę. Cyk, 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 dobra, idealnie. I tak przy okazji chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że no może tak troszeczkę monotematyczny ten kanał się taki trochę zrobił mój, bo w ciągu tygodnia farming, cały czas farming, a w niedzielę tylko takie inne odcinki będą się pojawiały. No na razie tak będzie, bo po prostu jakby no nie mam jak tego inaczej zrobić, bo po prostu te serii nie mam tak dużych, w sensie nie mam tak różnorakich serii na razie na kanale, bo na przykład ten Fortnite to tam nie ma nic ciekawego, albo bym musiał się trochę wygimnastykować, żeby coś po prostu wymyślić, w cudzysłowie wygimnastykować. No ale no wiecie, o co mi chodzi, bo po prostu jest ciężko cokolwiek z tym Fortnite'em wymyśleć. A przy okazji, jakie jeszcze serie miałem? Z LoL'a po prostu nie mam wele nagrania LoL'a. I tak to właśnie wygląda. Farming to jest taka gra, gdzie po prostu mamy wolny świat i wszystko można robić, co się chce. Pokazuję wam to, co chcę, no i tak to właśnie wygląda. Więc mam nadzieję, że doceniacie to, że po prostu nagrywam to, co lubię. Dobra, jak widzicie, no właśnie w takim miejscu tutaj ta topola jest taka, no, niedojrzała, no ale co zrobić? Co zrobić? Trzeba ją tutaj sprasować, póki, żeby się nie okazało, że na przykład jakbym przeczekał jeden dzień, to ta topola by uschła, bo tak by też mogło się stać. Znaczy ja nie wiem, jakby tak jest na odwrót, to napiszcie w komentarzu, bo chętnie się dowiem. Dobra, w tym momencie przechodzimy sobie tutaj na tą zębatkę i sobie sprawdzamy, jak to działa. Opuść prasę, dobra, V, jak to działa? Aha, dobra, ona się opuszcza automatycznie, fajnie. I teraz mamy jeszcze tutaj, mamy jeszcze przy okazji włącz prasa. Dobra, włączamy i ona działa. Dobra, więc lecimy z tym tematem i zobaczymy, jak to działa. Czy pracownika możemy ten włącz rzut automatyczny? Nie, my jesteśmy z rzutu automatycznego, dobra. Dobra, więc lecimy z tym tematem, sprawdzamy, jak to działa, moi drodzy. Patrzcie, to działa. Ej, nie, tak nie chcę jeść. Patrzcie. Ej, fajne to jest. Dobra, czekajcie, jakby zrzut automatyczny na Z. Dobra, ja sobie to tak sprawdzę, bo może będę na Y robił. No powiem wam, że mega ciekawe. Ja myślałem, że to będzie jakieś bardziej skomplikowane, a tutaj widzę, że to nawet najgłupszy człowiek by to mógł zrobić, bo no chodzi tylko o to, że po prostu prasujemy te rządki. Dobra, ja nie będę tak prasował obok siebie tych rządków, bo po prostu bym nie wyrobił tutaj, znaczy no nie wyrobiłbym. I dlatego sobie właśnie będę tak tutaj, trochę tu. I tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Czy pracownika można odpalić? Wydaje mi się, że nie. Nie można pracownika niestety odpalić. Więc kit z tym. Ja nie będę w dzisiejszym odcinku tego całego pola tutaj prasował, bo no po prostu nie widzę w tym sensu. O dobra, czekajcie, ja zobaczymy tylko, jak tutaj to się wysypuje. Dobra. Czy to się robi przypadkowo na Y? Tak, na Y, tak samo jak zwyczajny ten się robi. Uuu, interesujące, moi drodzy, wam powiem. A nie, V nie chcemy, chcemy Y. Dobra. Tutaj zadziałało, czy to będzie robiło? Tak, robi dalej, więc jest fantastycznie. I tak jak wam wspominałem, ja ten odcinek zrobię specjalnie taki troszeczkę krótszy. Nie będę to całego pola tutaj prasować, bo po prostu by to trwało, nie wiem, z pół godziny. A ja takie odcinki chciałbym tak maksymalnie 20 minut robić, bo później one trwają za długo, oglądalność spada. No i wiecie, jak to bywa, czasami jest tak i tak właśnie jest. Zawsze jak macie, no na przykład jak chcecie mnie tam jeszcze gdzieś oglądać, możecie wpaść na mojego Twitcha, twitch.com/kondi. Tam są codziennie streamy o godzinie coś tak około 20, 21.
w tych okolicach. Oczywiście, no zaiste, czasami tam, nie wiem, napisze na swoim Twitterze, że o, dzisiaj mi się nie chce, no ale to jest rzadkość rzadkości, więc po prostu lepiej wbijcie, upewnijcie się, zostawcie followa tam, żeby być na bieżąco. Oczywiście zostawcie też tutaj suba na moim kanale, bo to mi pomaga po prostu rozwijać ten kanał. Y, dobra, lecimy sobie dalej tutaj z tym prasowaniem. No fajne to jest, fajne, to jest... No nie jest jakaś to taka bardzo nudna praca, ale też po prostu taka, w której widać, że coś się dzieje. Tak wam powiem. I to jest coś takiego bardziej nowego, takie coś, co urozmaica tego farminga. To jest takie po prostu, jakbyśmy normalnie sobie jechali kombajny i myśmy sobie tam, nie wiem, tam kosili sobie zboże. To jest co innego moim zdaniem. No i w sumie wam tak właśnie tutaj mówię. Trochę tych rządków tu mam. Jestem też bardzo ciekawy, jaka z tego jest kasa. To mnie intryguje trochę, bo jednak ta kasa może tutaj być duża, zważywszy na to, ile wkładamy tutaj w to pracy, jak tutaj to wygląda. Przepraszam, kaszel palacza. Tak wam powiedziałem. Jest ciężko. O dobra, zaraz mi tutaj się ta prasa tutaj wypakuje. Dobra, Y klikamy. Dobra, już tutaj tabela wyleciała, dlatego sobie klikamy znowu Y. Lecimy sobie tutaj dalej z tym. Bardzo przyjemna taka praca jest, w sensie fajne, że takie są te rządki, że one nie są takie jakby idealnie obok siebie. Jest takie miejsce, widać, które co trzeba zrobić, jak to wygląda. To mi się podoba. Dobra, wyjdziemy sobie tutaj tak i sprawdzimy, jak to wygląda tak z osoby, jakbyśmy po prostu się tak obchodzili obok tego. Dobrze, moi drodzy, wyszliśmy już sobie tutaj z mojego traktorka, z mojego pięknego klasika. Ale jest brudny. Muszę wam w ogóle nagrać odcinek, w którym pokazuję, jak się myje maszyny. Bo odcinek właśnie z takiej czynności, w której pokazuję wam, jak się myje maszyny z myjką, zrobił naprawdę duże wyświetlenia pod ostatnią, znaczy w ostatniej serii z farminga. Więc może bym to nagrał wam jeszcze raz, tylko żebym tak bardziej to zaktualizował na tego farminga, którego teraz mamy. No ale to się jeszcze zobaczy, moi drodzy. Dobra, sprawdźmy, jak tutaj to wygląda. No, taka ładna, taka bela, no spoko wygląda, spoko. I taka jeszcze jest taka zwykła, jak normalna, taka z tym, ze słomy. O, nawet sznurki ma, wow. Co tu jest napisane? Masa 460 kg, 2000 litrów dla leży do ciebie. Dobra. No, powiem wam, że spoko wygląda. Pewnie zbiera się w taki sam sposób jak trawę czy tamten. Najwyżej wam po prostu opowiem to w następnym odcinku, jak to wygląda. Bo w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam to spoko, znaczy wytłumaczyłem. No, po tym odcinku powinniście już mieć jakiś tam chociaż taki minimalny zarys tego, jak to wygląda. Jak to właśnie robiłem. Jakbyście coś chcieli wiedzieć, to oczywiście piszcie w komentarzu, ja wam postaram się odpowiedzieć na te wasze pytania, które was nurtują. A w tym to odcinku to by było na tyle, tak jak wam powiedziałem. No i mi zostało tu w sumie zrobienie tej całej reszty, więc na tym odcinku już będziemy robili jakieś tam nowe, fajne rzeczy. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Nie zapomnijcie o łapeczce w górze, bo łapeczka w górę jest kozacka. Jeśli chcecie znaleźć takiego iPhone'a na ulicy, to musicie oczywiście zostawić łapeczkę w górę. Tak wam je właśnie powiem. Dobra, jak tutaj to jeszcze wygląda? Aha, dobra, czyli tutaj, no to ja wam mówię, nie jest to w żadnym stopniu skomplikowane, jakieś tam, nie jest to trudne. Wygląda to, jak wygląda, przyjemnie to się tak też robi. Więc ja wam dziękuję w tym momencie za oglądanie. Nie zapomnijcie o tej łapeczce w górze i o subskrypcji i o dzwoneczku i wpadajcie na mojego Twitcha, twitch.com/kondi. Trzymajcie się i do następnego odcinka, moi drodzy, który będzie również ze farminga. No to naura, elu!